Maciek Sulecki, Grzegorz Proksa. Ty jako trener spodziewałeś się takiego obrotu sprawy? To znaczy, założenia były, no, biorąc pod uwagę przede wszystkim doświadczenie Grzegorza Proksy, jego międzynarodowe walki, które do tej pory toczył. Zakładaliśmy, że walka będzie ciężka, będzie trudna. Bardzo dobrze się do tej walki Maciek po prostu przygotowywał. Zaimponował mnie jeszcze jedną, dwoma rzeczami. Po pierwsze, doskonale doprowadził w sposób profesjonalny do limitu się świętu 4 kg, jak wiemy, przecież początek był taki, że miał przejść już do kategorii super średnią. No i w trakcie przygotowań również mieliśmy problemy, dokuczała mu kontuzja prawej ręki, konkretnie torebki stawowej. W związku z czym te przygotowania też miały trochę odmienny charakter niż normalnie. On to zniósł bardzo cierpliwie, bardzo profesjonalnie, wierząc w to, że będzie miał dobrą dyspozycję na 8 listopada i tak się stało. Zrealizował taktycznie plan w 100%, wyczekał na odpowiedni moment i po prostu, mówiąc krótko, no, wygrał przed czasem zawodnikiem. Na takiego wyniku na pewno się wielu z tych, którzy powiedzmy stawiali na Proksę, nie spodziewało. Ale to świadczy, jest potwierdzeniem, no, dużego potencjału i prawdziwego kierunku pracy. Myślę, że za chwilę, po oczywiście wyleczeniu ręki, już mamy dzisiaj propozycje walk międzynarodowych. A czy możesz zdradzić, jakie te propozycje spłynęły? No, na razie nie chciałbym mówić, bo środowisko, jak wiemy, jest czasami bardzo kreatywne w niektórych płaszczyznach. Myślę o też wielu, powiedzmy, zawodnikach, bo nie tylko, wiadomo, że dzisiaj na rynku, szczególnie europejskim, wielu zawodników stara się uzyskać lukratywne walki. Nie jesteśmy sami na tym rynku, w związku z czym, no, w wielu wypadkach trzeba pewne rzeczy w tajemnicy. Ja muszę jeszcze nawiązać do tego, że często Maćkowi zarzucano brak ciosu. No, w tej walce pokazał, że jednak to uderzenie chyba posiada. To znaczy, jest to oczywiście ten cios, przypominamy sobie, że Grzegorz Proksa parę razy się podnosił po ciosach Głowkina. Tutaj po dwóch prawych Maćka już, no, niestety dłużej spędził czas na macie. Natomiast jak z trzeciej siły cios przychodzi w pewnych momentach, jak to się mówi, my nie mówimy znikąd, ale w najmniej spodziewanych momentach. Jest to kwestia, bo jest, panuje teoria, że trening siły, muskulatura i tak dalej. W boksie siły ciosu decyduje wiele czynników niezwiązanych z właśnie z treningiem siłowym. To jest przede wszystkim koordynacja, to jest odpowiedni timing, no i przede wszystkim też wartości psychiczne, które mają wpływ na to, czy ktoś trafia mocno, czy trafia słabiej. Wydaje mi się, że jeśli zawodnik przestaje na ten temat myśleć i po prostu wykorzystuje swój potencjał, a Maciek w tej walce wykorzystał maksymalnie przede wszystkim warunki fizyczne, ruchliwość, praca nóg, zmienne ustawienie, to siła ciosu wielokrotnie mało spodziewana przez obserwatorów walkę gwałtownie wzrasta. Także widać tutaj w tej walce, że to nie jest już przypadek, bo przecież Francuz, którym boksował w Ostródzie, bardzo silny chłopak pochodzenia, no, z Algierii, w pierwszej rundzie też leżał na deskach, nie dużo brakowało, żeby ta walka skończyła się przed czasem. Czyli, krótko mówiąc, coś drgnęło. No, ta walka była bardzo ważna. Ta bardzo, z punktu widzenia strategicznego, przede wszystkim samej psychiki zawodnika, wydaje mi się, wiary w to, co się robi, to było zwycięstwo, myślę, zmieni bardzo dużo sposoby spojrzenia na Maćka Sulęckiego, że nie jest to zawodnik do wypełnienia gal, ale zawodnik, który ma własne ambicje, chce się realizować i chce być najlepszy w kategorii średniej, a warunki ku temu ma.